Ojczyzno kochana, ślubuję ci życie. 29 kwietnia odbył się 7. konkurs recytatorski dla przedszkolaków pod nazwą Słowiki. Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie imienia Kubusia Puchatka w Karlinie. Doroczny konkurs już po raz 7 zgromadził przedszkolaki z terenu powiatu białogardzkiego w wieku od 3 do 6 lat. Główny cel konkursu to rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień dzieci, a także stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla dzieci, jak i ich przedszkoli. W tym roku uczestnicy recytowali utwory o tematyce patriotycznej. W tym roku akurat konkurs Słowiki jest o tematyce patriotycznej. Chciałyśmy, żeby troszeczkę nie zapominać o tych wierszach patriotycznych i tutaj przedstawić w różnej grupie wiekowej. Do finału zakwalifikowano 38 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Przepięknie recytowane utwory niełatwej dla dzieci tematyki wprawiły zgromadzonych w niecodzienny nastrój. Wśród tak dużej ilości świetnych wystąpień komisja konkursowa miała kłopot z wyborem zwycięzców, bo tak naprawdę wszyscy zasłużyli na ogromne brawa i wyróżnienia. Po długiej konsultacji jurorzy przyznali pierwsze miejsce w kategorii trzylatków Marcie Dziemianko z Białogardu. W kategorii czterolatków pierwsze miejsce zajęła Gabriela Woźniak, również z Białogardu. W kategorii pięciolatków zwyciężył Łukasz Jerzyna z Karlina, a najlepsza w grupie sześciolatków była Martyna Smukowska z Białogardu.